Szósteczkę, jak ty bierzesz taką szóstkę. Tak, szósteczki. Dzień dobry wam, kochani moi. Witam was serdecznie, cześć czołem. Witam w kolejnym odcinku z World of Tanks. Ze mną jest wasz ulubiony Kuba. Cześć czołem. I ten mniej ulubiony youtuber, czyli ja. Słuchajcie, gramy w czołgi. Ekspimy piątki, szóstki, siódemki. Ja już jestem dosyć blisko Cromwella, także być może w tym odcinku go kupię, ale raczej chyba jeszcze nie, bo brakuje mi jakieś 3-4 tysiące, natomiast nie chcę marnować wolnego doświadczenia, więc te 3-4 tysiące muszę zdobyć, znając moje możliwości, to może być jakieś 30 bitew. Kubuś, gdzie jedziemy, powiedz? No ja ci powiem, przyjacielu, to mój, że ja chyba pojadę do przodu, ponieważ ja mam magazynek, tak jak tam wyskoczy jakiś lekki czołg, to jestem w stanie mu zapięte złupnąć w przeciągu 4 sekund. A ja mam jechać? No za tobą, no to bez sensu. Znaczy ty w miasto nie ma sensu, żebyś jechał w miasto na ISM, bo tego nawet nie przywiedzą tam koło budzących, także trzymałbym się tak jak ja też tej prawej strony, starał się coś kliknąć, zobaczymy co. Tam na wodę w sensie. Tak, tak, dokładnie. Ja jestem wolny, no ale dobra. Pojedźmy. Ale Meda masz szansę przebić Elite'a, a ISM nie jesteś w stanie. To byś musiał już takie weak pointy strzelać, na przykład w garneczek, a twoje działko nie jest zbytnio celne. Ale w ciebie trafię. No, mi też zawsze wychodzi trafianie w sojuszników. Gorzej z przeciwnikami. Bo to jest daltonista, byli zielone z czerwonym. Szkoda, kurczę, tak jak patrzę, to tutaj mogło nic nie pojechać. Ja tutaj mogę mieć darmowy przejazd. To mnie niezmiernie cieszy. Jest, widzę. Jak już, się w niego, jeszcze go nie widzę, więc. No, jak będę próbował tutaj spotować. Na razie to oni mnie widzą, a ja ich nie. I KV, Hellcat. A gdzie jest skąd, tak nie wiem. Naprzeciwko mnie, dokładnie naprzeciwko, gdzie patrzę. Trochę mnie przygwoździli. Nie powinien... Ja tutaj nic nie robię na tego tygryska, nie mam tyle planu. Ja mogę wyjechać, ale... Tygryszek wyjechał ostro. Ja wiem. Ale to wyjechanie spowodowało to, że te niszczarki mnie dojechały. Przykro mi, przyjaciel. No niestety. Mówi się trudno, żyje się dalej. 0-5 na pewno to będzie przegrana. Zapewne? Ciekawe. Ale tak szczerze nie spodziewałem się go tu. To może teraz piąteczki. Tylko teraz taką piąteczkę. Kowy jeden jest. To ja cię mogę do tego dobrać. Przyjemność. Poproszę przyjemność. Ruska. Dobrze, może być. Może być ruska, może być Ukrainka, jak tam wolisz. I oczywiście z niewiadomych przyczyn mi się podzamkną. Ja ci powiem lepiej, wczoraj tam sobie streamuję i jakieś tam przyszły dzieciaki i zaczęły mi opowiadać, jaka drama na YouTubie, bo i samo to z kimś tam zerwał, ktoś ma dziecko, coś tam z kimś kogoś zdradzał. Ja tak myślę, kurde, to jest pudelek.pl czy live, bo nie wiem, po prostu drama. Ale nie, to ja słyszałem to też, tylko to tak naprawdę jest pic na wodę fotomontaż. Tak więc internetom za dużo nie wierzcie. To w ogóle nie wierzę, bo to jest, to wiesz... Życie miłosne celebrytów, a możemy chyba uznać, że powiedzmy i samu jest celebrytą, to podejrzewam, jest 80% reżyseria, 20% realu, także... Ja ci powiem na początku, jak to było, on wiedział, że ta cała Ukrainka ma dziecko i on się zgodził, żeby to dziecko mieszkało z jego ojcem, znaczy tego dziecka rodzicem, a nie z nim.
A teraz wielkie dymy, że on niby nie wiedział. No kurde, przecież sam to mówił na live, że wiedział, a teraz nie wie, to on jest kurde. Mam jechać na prawo czy prosto? Znaczy ja się ustawiam na wodę i będę snajpił, nie wiem jak tam ty chcesz się ustawić, to już tam jest w zależności od ciebie. Wykryłem M-kę, tylko że nie widać jej. A tu jest T-150. Kurde, ile tu czołgów pojechało? Kuba, musiałbyś nam pomóc, wiesz, tutaj. Chwilka, aby dokończyć czyszczenie wody. Już się przestawiam, poczekaj. Bo tu są trzy ciężkie czołgi, stary. One nie wyjeżdżają póki co, ale zaraz mogą zacząć. Spoko, spoko, zaraz te 150 łupnę. Aj, odbiję się. Właśnie, MK. Gdzie tu się schować? Nie no, zaraz mnie zjedzą. Nie, ale w ogóle źle się ustawiłem, tak. Nie wiedziałem z której strony się kątować. Trzeba było nie wyjeżdżać, tylko na tą M6 się trzymać, a tak to. Mój błąd. A ja też ustawiłem cię w bitwie, przepraszam samego. Nie oglądam, co robisz. Widzicie, no, prawie mogę kupić Cromwella, tak? Oczywiście prawie robi różnicę, ale chyba szkoda wolnego expa po prostu. Co ty masz, Cromwell, jak ja cię kupię? Pokaż. Pokaż się. Mhm. 19M i 6PL. Czy pewno to działo nam zostanie na sprzedaży? I na pewno też będę mógł wykorzystać. Dobrze, Marku, wracam do ciebie. Dziękuję przyjaciel, jak miło, że jesteś. Ty tak. To piąteczkę jak jeszcze jakąś masz. Chyba, że wolisz coś innego. Ja mam dużo piątek. Tylko poczekaj, wydaje mi się, będzie odświeżać, bo mnie wrzuciło złota i chwilę minie. Dobrze. Ja mam czas, dziękuję. O, już jestem. Może takie coś? Czekaj. Skąd to odznaczyłeś tą piątkę? Bo mi się lupło. Dobrze, no. Dobrze, będziemy grali, będziemy łupać. Ale tak myślę, Kubuś, że zagramy tylko jeszcze jedną, ten odcinek, a potem też będę spadał. Bo coś jeszcze muszę zrobić, zapomniałem o tym. Nie ma. Gdzie jedziemy? Lodowiec. Mocnym się nie opłaca raszować, bo jesteśmy za wolni, chociaż defensywnie na most możemy sobie wjechać. Dobrze, defensywnie na most, niech ci będzie. Niech ci będzie niech ci będzie na imię Kuba po prostu. Czyli sugerujesz agresję? Nie, no nie, to za wolny jestem, żeby tam przejechać. Cromwellem to miałoby sens, a teraz to. Ja jadę teraz 40 na godzinę i udowodnię ci, że się da. Aj, chciałem cię zablokować. Nie ze mną te numery, my już tak zawsze na bitwach klanowych robimy. Apa. Aj. Musimy na most jechać, tak? Dobra. Znaczy przez to, że teraz się wygłupiliśmy, prawdopodobnie nie przejmiemy mostu. No to co? Teraz też nie ma takiej opcji. No to co? Ustawić się defensywnie i poczekać.
Tutaj, pod tą tą, czy dalej? Ja się tak patrzę, jak się przeciwnicy rozjechali, tutaj nie widzę nic. Spróbujemy może, poczekaj. To będzie teraz ryzyko. Deszczu, spokój. Tej, tu jest chyba czysto. Dawaj do przodu, dawaj do przodu. Bo za to zrobimy się kę. Albo oni nam. Cofaj, no cofaj, to nie pocofaj. Tylko tak, żebyś miał przestrzeń w razie czego. Ale też nie, żeby się na niego wychylał, tylko żebyś miał w razie czego przestrzał. Bo tutaj przecież na dole w leo możemy strzelać. Jak to? O, jadą po nas. Jeszcze, oj, exp. Kurwa. Nie wychylaj nawet. Czemu? Niech pracuje Arka. To jest po to, żeby Arka pracowała. Kurde, chciałem mu gąskę zdjąć. Nie mogę tego zrobić. W co mam strzelać, żeby mu gąskę zdjąć? Proponuję w gąsienicę. No wale, cztery pociski już. Jeszcze jeden ciężki, także uważaj. Teraz dopiero, już go nie ma. Ja jestem tak ustawiony, że oni mnie nie mają prawa wyciągnąć. Mogliby strzelać w tą KW. Nie wychylaj, nie wychylaj, nie wychylaj. Ale ja chcę mu gąskę zdjąć. Ja chciałem mu gąskę zdjąć. Teraz możesz wychylić. Możesz, teraz pokoju możesz wychylić. Jest na gąszcze. Ale mu daje odbić, kurde. Wycofuje się. Nie, tam nie ma jak już. Ale dobrą robotę zrobiliśmy tutaj. Dobrze by było obronić kapa przed takiem 6-4. Ja się cofam. No właśnie się pod niego tutaj zaczną ustawiać. Ja wiem, że on tutaj tędy poleci, więc... A Jezu, zablokowałem się ten, ale za mnie ciućma jest. Przepraszam, to głupio zrobiłem. Zblokowałem się o ścianę. To pan też by musiała podjechać tutaj pomóc z tym tagiem. Ona się chyba cofa. Ale gdzie ci się cofnie? Jak daleko ci się cofnie? Nie, no może do ciebie podjeżdża. Ta pantera. Co tobą jest?
Nie zabiję go. Ale dupy daliście. Ja byłem za bardzo skupiony na tym, żeby go robić. I to jeszcze kawa 8-5. Ale my kapujemy, powinniśmy to wygrać, no bo to są dwa czołgi przeciwnika. Chociaż te nasze ciężkie wracają. Huk. Nie wiem, po co wracają, aczkolwiek widocznie mają taki pomysł. O, ale pięknie zrobił nasz kolega. Widziałeś to? Nie. M4-eczką, dwa czołgi go zwalił, ale jest dobry gracz. To na pewno byłem ja, tylko w innym życiu. Co teraz, kolego? Obojętnie, tak szczerze. No to tak. Benz. Szósteczka. Powiedz, że do tego dogram. Tego się na pewno nie spodziewasz. Nie, dawno nie grałeś ojkiem, więc tak, nie spodziewałem się tego. Tobie się wydaje, że dawno nie grałem ojkiem. Znaczy, no za mną nie grałeś dawno, więc... To jest moje podejście, tak. Co miasto? Chyba. Gdzie chcesz usiąść? Czy ciemno, czy jasno, Kuba jedzie przez miasto. Ale jeden toporek jest. I szósty? Ja nic nie mam, stary. Masz czołgi, to się liczy. Ej, zobaczymy, czy się tu przed nami przecisnę przez tą małą szpachę? Nie. Szkoda czasu. Ja się nie przecisnę? Marek. Razem ze ścianą? Nie, bo tam jest idealnie właśnie na ten czołg miejsce. Ja o tym wiedziałem, dlatego tak można powiedzieć, podpuściłem cię. Kurde, gąskę mu zdjąłem, naprawdę. Ale to było żenujące. O kurde, no nie, no kawu dwójka mi wyjechała na ten, no zdążyłem się schować. Aj, Kuba, czemu mnie pomagasz, powiedz. No kurczę, no robię co mogę, aczkolwiek za dużo teraz tutaj nie mogę. Postrzeliłeś, więc możesz iść teraz po kawę. Pięć. Te nasze ciężkie potracone. Ten tygrys coś źle zagrał, bo on pojechał, sam wyjechał na trzy ciężkie. No zamiast czekać, aż oni podjadą, to wiesz, oni go raz, dwa, trzy zjedli. Nie no, dobrze, Marek, później będę musiał kończyć. Ale dobra, no to do zobaczenia. Dziękuję, że byłeś, zagrał sobie jeszcze z jedną, dwie bitewki. Trzymaj się ciepło. No, to do usłyszenia. Znaczy, prawdopodobnie bym był za jakimś półtorej godzinki, ale to tak, wiesz, to no, się... to ja wtedy będę albo wychodził, albo będę kończył za nim. Zobaczymy. O, domofon, ciekawe. No to papa, Kuba. No, papa. Dobrze, moi drodzy, będzie krótszy odcinek, bo ktoś do mnie dzwoni. Zobaczymy się niedługo. Trzymajcie się ciepło. Cześć, piąteczka.